Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, co prawda trudno jest zadawać pytania do projektu, któremu sam się człowiek przedstawiał. Niemniej jednak mam takie pytanie bardzo krótkie do Pana Ministra, żeby nam wytłumaczył, szczególnie kolegom i koleżankom z opozycji. Państwo często powtarzacie, że mieliście rozwiązania już 2 lata temu, rok temu. Chciałem zapytać, Panie Ministrze, kiedy pierwszy duży odczyt inflacyjny miał miejsce nie tylko na poziomie naszego państwa, ale również w Europie czy na świecie? Bo w trakcie wczorajszej komisji usłyszeliśmy, że żadna instytucja finansowa międzynarodowa 2 lata temu nie mówiła jeszcze o takiej możliwości wzrostów inflacji. Więc przedstawianie dzisiaj recept, które ponoć powstały w państwa klubach, głowach państwa instytucjach, które was wspierają 2 lata temu, no jest całkowicie nieprawdziwa, bo to zjawisko 2 lata temu jeszcze nie miało w takim charakterze swojego miejsca.